Mieszkańcy zespołów pałacowych w Wiśniowej, Wilkowie i Bystrzycy Dolnej żyją w napięciu od co najmniej 2 lat. Będąca właścicielem obiektów Agencja Nieruchomości Rolnej od 2013 roku oczekuje, że najemcy lokali opuszczą je, przesiedlając się do wskazanych mieszkań. Ja w tym celu, oglądając te domki, jak tu mówię, w Realu i na planach, nie zauważyłem tam kuchni. W rzeczywistości kuchni, bo w sumie to nie ma tam kuchni. Jest 3 pomieszczenia, największe, bo jak mówię, mieszkanie ma 3 pomieszczenia, wiatrową, korytarz, gdzie jest zrobiony tak zwany aneks kuchenny. Ale to jest w tym aneksie kuchennym jest przy mieszkaniu trzypokojowym jest 5 drzwi z wejściem na dach, znaczy na poddasze. Ja nie widzę, gdzie tam są jakieś meble ustawić, cokolwiek. Dla mnie te pomieszczenia mieszkalne to jest 3 metry na 3. Jak ktoś przeliczy sobie ustawienie danych pomieszczeń, to jest tak. Segment meblowy to jest 60 cm od ściany. Wersalkę ustawiając przy rozłożeniu mamy 1,80 m od górce, a ławę przy wejściu do łóżka ja muszę tę ławę przesuwać. Widziałem jak na Realu, jak gości wchodzi do łóżka, ja muszę sobie ławę przesuwać, żeby wejść do, znaczy do łóżka. Łazienka, no wiadomo, jest niby największe pomieszczenie, jakie tam jest zaproponowane. Jest 63 metry kwadratowe, 64, nie pamiętam ze spotkania, ale z tego jest połowę na poddasze, które nie jest użytkowane. Czyli zostaje nam 34. Interwencję w sprawie problemu 26 rodzin podjął poseł na Sejm Robert Jagła. To z jego inicjatywy we wtorek 15 września odbyło się spotkanie mieszkańców z dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu Iwoną Dyszkiewicz oraz jej pracownikami i prawnikami. Panie pośle, ten proces, w którym bierze Pan czynny udział, pomaga Pan tym mieszkańcom, trwa już bardzo długo. Proszę powiedzieć, kiedy to się zaczęło, kiedy się zgłosili do Pana i dlaczego Pan się zdecydował pomagać mieszkańcom? Jeszcze 1,5 roku temu, jeszcze kiedy nie byłem parlamentarzystą, zgłosili się mieszkańcy Wiśniowej o wsparcie właśnie realizacji budowy mieszkań właśnie Wiśniowej lub Pszennie, jeżeli chodzi o przesiedlenie osób, które mieszkają w pałacach po PGR-owskich. Więc generalnie jest to problem niemały, przesadzanie tak naprawdę drzew, które starych drzew, mówiąc kolokwialnie. Ludzie się na to nie godzili na początku. W momencie, kiedy zobaczyli, jaka to jest propozycja, jak to może wyglądać, jeżeli jest to szansa na to, że to będzie na przykład w przypadku Wiśniowej, na terenie Wiśniowej, to zaczęli myśleć na ten temat, że może warto właśnie podjąć taką decyzję i się przesiedlić. Jak dzisiaj Państwo widzieliście na tym spotkaniu, widać, że jest zainteresowanie i ludzie już oczekują, kiedy. Przedtem było nie chcemy, a dzisiaj już kiedy ewentualnie ta inwestycja się rozpocznie. Więc ten proces trwając już tak naprawdę 1,5 roku, teraz już 2 rok, wygląda na to, że z decyzją i władz, tak, Agencji Nieruchomości Rolnych i po przedstawieniu propozycji mieszkańcom zakiełkowało u mieszkańców właśnie to ta chęć jednak oddania tego starych budynków i przejścia do tego nowego. Na spotkaniu nareszcie pojawiły się konkrety. Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu zapewniła przede wszystkim, że agencja nie będzie naciskała na opuszczenie zajmowanych przez mieszkańców lokali, a w Wiśniowej w ciągu 2 lat powstanie osiedle dla lokatorów zespołów pałacowych. W tej chwili już mamy za sobą zrealizowane projekty, które właśnie dotyczą tychże mieszkańców. Chciałabym zaznaczyć wyraźnie, że mieszkańcy nie są problemem, tylko są zagadnieniem, którym musimy się zająć. Zresztą wszyscy wspólnie, łącznie z władzami gminy, której to zadanie dotyczy. Natomiast ten projekt jest bardzo ciekawy, ponieważ budujemy nowe osiedla, które to projekty są dedykowane szczególnie dla osób mieszkających w zabytkowych pałacach czy folwarkach. To bardzo ładnie brzmi, że to są zabytkowe, ale one naprawdę są zabytkowe. One wymagają remontów, one wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych, na które tych
ludzi po prostu nie stać. Mało tego, często są to obiekty historycznie uzasadnione właśnie tym, że są wpisane chociażby do rejestru. Konserwator niejednokrotnie nie wyraża zgody na to, żeby wyodrębnić samodzielne lokale mieszkalne, no i tym samym nadać status lokali mieszkalnych właśnie tym miejscom, w których ci ludzie mieszkają od lat. Często są to ludzie starsi, których bardzo trudno przekonać do tego, żeby poszli, no mówiąc kolokwialnie, na lepsze. To nie zawsze jest dla nich lepsze. To jest zmiana miejsca, to jest często nawet parę kilometrów dalej, to jest dla nich ogromny problem. Staramy się pokazać wszystkim tym osobom oczywiście plusy takiego mieszkania, szczególnie mieszkania w czymś, co jest zupełnie nowe. To są praktycznie takie małe szeregóweczki, które zabezpieczają potrzeby, podstawowe potrzeby osób tam zamieszkających, Są komórki, mają do dyspozycji różnego rodzaju metraż, w zależności od tego, ilu osobom przysługuje przydział właśnie takiego lokalu. Ich sytuacja jest o tyle nietypowa, tak jak już wspominam w spotkaniu, ponieważ oni swoje lokale i też nieruchomości, które znajdują się na tych działkach, już raz wykupili. To było w 1993 roku, wtedy jeszcze Państwowy Kombinat Rolny sprzedał im te mieszkania, sprzedał też nieruchomości, które się tam znajdowały. Ale po 4 latach, w 1997 roku, na wniosek konserwatora zabytków, te akty notarialne zostały unieważnione. Państwo zostali jakby przywróceni z powrotem do roli, może nie tyle nawet najemców, ponieważ część z nich nie podpisywało umów najmu, ale lokatorów po prostu, nie właścicieli, ale lokatorów. Z tego co wiem i też to jest przekazu mieszkańców, duże nakłady po prostu były przez nich czynione na utrzymanie tej nieruchomości w wystarczającym, prawda, stanie. Agencja nie interesowała się tymi nieruchomościami przez dość długi okres, ponieważ od momentu unieważnienia tych aktów do mniej więcej 2005 roku było zero reakcji na jakieś próby, prośby mieszkańców o remonty, o zrobienie czegokolwiek. Agencja twierdziła, że po prostu te nieruchomości nie są ich. Obecnie też, biorąc pod uwagę sytuację, nasza kancelaria wystąpiła o zasiedzenie tych nieruchomości. Sprawa jest w sądzie, 24 września będzie wydane postanowienie. To jest oczywiście postanowienie sądu pierwszej instancji, także w zależności od tego, dla której ze stron będzie niekorzystne, strona przeciwna, przypuszczam, ze stuprocentową pewnością mogę stwierdzić, będzie skarżyła to, także sprawa jeszcze troszeczkę potrwa, ale też zobaczymy po prostu, w jaki sposób się na ten temat wypowie sąd, ponieważ, tak jak powiedziałem, tutaj mieszkańcy przez te 20 lat czuli się właścicielami, działali jak właściciele nieruchomości i też jakby nie czują się pokrzywdzeni tą sytuacją, ponieważ tak, tych pieniędzy, które oni zapłacili za te lokale, nikt im nigdy nie zwrócił, nikt im nawet nie zaproponował, że po prostu im te pieniądze zwróci, a teraz po prostu agencja po tylu latach niereagowania w jakikolwiek sposób na to, co się dzieje z tą nieruchomością, teraz stwierdzi po prostu, że ta nieruchomość jest ich. Dlatego ci ludzie też ze zrozumiałych względów się czują pokrzywdzeni i dochodzą sprawiedliwości w sądzie. Jakie będzie orzeczenie sądu, tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że korzystne dla nas. Poseł na Sejm Robert Jagła zapowiada, że na bieżąco będzie monitorował sprawę mieszkańców Wiśniowej, Wilkowa i Bystrzycy Dolnej.